będziemy nadlepać, zatopujemy na Mikołaje. Tak, idziemy kupić prezenty mojemu chrześniakowi i reszcie dzieciaków. Idziemy kupić prezenty. Potem no i mamy dzisiaj w ogóle są Mikołajki, a my dopiero dzisiaj idziemy kupić prezenty. Więc. No ale my zawsze jesteśmy spóźnione i zawsze ostatnią chwilę wszystko kupujemy, więc. Więc my się idziemy ubierać. I idziemy. A wy nic nie robicie. Co tam macie oglądać? I idziemy do polu. Mamy godzinę prawie 15, a umówiłam się na godzinę 16:30, więc musimy bardzo szybko. Coś wam chciałam jeszcze powiedzieć, ale mama wyłącza kamerę. Ja pomagałam mamie wczoraj nosić walizkę. Tak, Lena to mój mały pomocnik. Na szczęście wiemy, jakie prezenty kupić. Powiedzmy, ja wiem, jakie kupić dwa na pewno. Dwa wybiera Lena i jeszcze jeden ja mam pod takim niewiadomym, bo nie mam pojęcia co. No, ale mniej więcej wiemy, więc myślę, że to będzie takie szybkie wpadnięcie do sklepu, potem do Pepko jakieś torby na prezenty i z powrotem. Więc tak naprawdę widzimy się już w forum i zobaczycie, co kupimy. Lena wybiera zabawki dla dziewczynki. Ja już mam, patrzcie, to jest w ogóle hit. Kocham go. Werbel, proszę! Idę! Jeszcze to, z tego bierzemy dla mojego Oliwierka. Ty chciałaś taki, no? No, bierzemy... On nie wiedział. Bierzemy taki... Dobra, zaraz, Lena. To bierzemy, na pewno. I to jest kozackie. I ja, szczerze mówiąc, kupiłabym sama takie coś dla Leny, bo jej to mi się tak podoba. Chyba dla siebie bym sobie to kupiła. Uwielbiam w ogóle małe zabawki, takie zabawki. Jestem takim zbieraczem, a potem mam... Potem brakuje mi miejsca w Leny pokoju. I co, masz coś? Co tam masz? Pokaż. Chodź, pokaż. O, jasne. Jest tam te lalki. Proszę, kup nam. Kup nam. Proszę. No. Ile kupiłem? No. Koszyk na wózek. A jak jest twoje baby? No i co? Ona jest na święta, co najwyżej. To było tutaj... Jak będziesz chciała, oczywiście. Dobra. A nie, mam taki wielki, bierzemy mu? No nie, bo my będziemy... Musimy wybrać jakiegoś nerfa. Dobra, wybieramy. Braliśmy prezenty. Mamy. Było ciężko. Lena buntowała się, że ktoś ma mieć większy prezent od niej. Ale w końcu wybrała prezenty dla siebie. I dla Malty. Tak, i mamy dla wszystkich prezenty. Nie będziemy nagrywać, bo musimy jakoś z tymi prezentami się doszłapać do domu.
Nagramy jeszcze może w domu, jak to będziemy zapakujemy, to chociaż zapakujemy to w torbę. Nie wiem, to będzie mega krótki film. Ale trudno. Chcesz coś powiedzieć, czy? Chcę zobaczyć. Tak więc my wracamy. Zrobiliśmy zakupy w godzinę. Nawet nie całą. Co? Mamy już dużo torebki. Tak, mamy już to w ogóle wypakowane w torebki. Kupiłam na szybko jakieś w Carrefourze, więc nie są piękne. Znaczy Lena akurat mają fajne dziewczyny, bo mają z Elzy, ale niestety prezenty dla chłopców były za duże i były tylko takie, wiecie, typowo jakieś prezenciki, no ale trudno. Idziemy jeszcze na stację. Bardzo powinnam zrobić zakupy dla siebie, oczywiście. I co? I nic. Z prezentami okazało się, że jest jeszcze jedno dziecko, więc szybko dokupiliśmy jedną laleczkę. Więc mamy, no oczywiście Lena nic nie nosi, bo po co ma pomagać mamie? Lena sobie idzie. To jest jej pomoc. Pomoc w całym odcinku. Gdzieś 18. Ja dzisiaj mamy na kogoś na noc, tak? Marta będzie spała u nas i będą się bawić i będą pewnie buntować, więc jeżeli próbował się. Nie będziemy. Odcinek, jutro będzie odcinek z Martą, tak? Marta jutro z nami będzie zadać pierniczki? Tak. Tak? Będzie zadać pierniczki. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, zostawcie 1000 łapek w dole. No ja tam się mówię. Jak tam się mówi? Subskrypcje i co? I papa? Dobranoc wszystkim.